Hej, hej, hej! Witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku z gry Space Hulk Deathwing. Ja jestem Bartul. Moi drodzy, od razu sobie wczytamy. A co to jest? Wczytamy od razu zapis i lądujemy w drugim odcinku. After finding out that Squad Gideon had been slain, we fought a horde of Xenos as we conducted investigatory missions to uncover this enigmatic vessel from our dark and distant past. The Deathwing moved to secure entry into the old ship, while we overcame the energy and psychic defenses created by the Gene Stealers. Hard fought was the battle, but the bridgehead had been established, and progress to our objectives continued. We have encountered Gene Stealer hybrids armed with ranged weaponry. They're launching counterattacks against the perimeter, threatening the integrity of the landing zone on the Alethros. Looking at our scan data, the Tech Marines have advised that the hybrids may be able to sever the ship where our squads are currently located, to propel it into the gravity well of the nearby planet. To prevent this, we must disable the propulsion system in this sector. If the enemy succeed, we will be forced to withdraw and return in another costly breaching assault. Precious time and lives will be wasted. The Emperor abhors failure. Okej, zaczynamy. Co my tu mamy? Uzbroimy naszego Packera. Weźmy assault cannon. Damage. Fire rate, ale celnością kiepściuchno. Mamy sword, a tu mamy co? Możemy wziąć pałę. Wiecie co? Wypróbujemy sobie tą broń. O matko i córko, jaka broń. Weźmy plasma gun. Plasma cannon temu, a temu zostanie, wiemy, Boltera. To ma piącha, a ja mam... Dobra, w ten sposób. Zobaczymy, jak się sprawuje. We have to quickly destroy the Archaeotech engine. Nothing could be done hastily and prudently around the battlefield. So answers an apothecary. Tak, tutaj chyba nie ma przejścia. Nie, momencik, drzwi są. O shit. Dobra ta pała, chyba oni... Boże, to oni mi pomogli. O ja pierdziu. Ale rzeźnia. Dobra, co to się tam dzieje? Atakuje. A on używa tego, tej plazmy. Mhm.
Niezłe. Missile launcher sighted. Broń jest niezła. Masakrator. Rzeźnia na całego. Fajne jest to, że mamy nieskończenie chyba amunicji. O shit. Konkret. O kuźwa. We located the ancient Dark Angel's ship in the heart of the Space Hulk. After finding out that Squad Gideon. We have encountered Gene Stealer hybrids armed with ranged weaponry. They're launching counterattacks against the perimeter, threatening the integrity of the landing zone on the Alethros. Looking at our scan data, the Tech Marines have advised that the hybrids may be able to sever the ship where our squads are currently located, to propel it into the gravity well of the nearby planet. To prevent this, we must disable the propulsion system in this sector. Okay. If the enemy succeed, we will be forced to withdraw and return in another costly breaching assault. Precious time and lives will be wasted. The Emperor abhors failure. Dobra, jedziemy. Wyposażymy sobie naszych bohaterów. Weźmy assault cannon. I pałę. Temu zostawimy sztorm Boltera. I pięść. Ta broń jest niestety mało celna, jak sami widzicie. No ale coś za coś. Lecimy! Local system connected. Quickly destroy the Archaeotech engine. Nothing can be done hastily and prudently on the battlefield. So answers an apothecary. W zasadzie tu są dwa przejścia. Zobaczę na mapie. Ale nie przy... Ale możemy tędy pójść też. Jeden diabeł, chyba że... Drzwi tu będą zamknięte. Dobra, możemy tędy też przejść. No klimat w tej grze zabija. Już się rozkręcał. Uhuhu. O shit. Skubaniec miał wyrzutnie rakiet. Mapka. Tutaj może przejdziemy. Dobra, boltery są celne, więc... Ale mamy coś, co zadaje dużo obrażenia. Więc się będziemy nawzajem uzupełniać. Uf.
Ta pała jest zabójcza. Wolna, ale ma za krótkie obrażenia. Launcher. No na tych typów trzeba uważać. Już się o tym przekonałem. Dostałem kilka rakiet i po mnie. Dobra, powoli zbierzamy do celu. Aj. Co to jest? Holy crap! Czekajcie, bo ja trochę oberwałem. Holy crap! Skorzystajmy z leczenia. Dobra. Ja pierdziu, ale mnie roztrzaskali tutaj. To się jeszcze chce dostać? Na szczęście dość szybko ładuje broń. Dobra, zapomniałem o przybliżaniu, które też mamy. Czekajcie, bo tu chyba idziemy w tym kierunku. Dobra. O kuźwa mać. O ja pierdziu, ale oberwałem. Ja pierdziu. Ja pierdzielę. To też jest. Kurde, widzę. A jak naszego przyjaciela wyleczyć? Gra jest troszkę słabo zoptymalizowana. Niestety mamy spore spadki klatek. Gra jest spaczowana na 1.03.
chodźmy, bo kurde, tu nas zajadą. Czekajcie. Okej, tędy możemy przejść. Object, kurde, object, enemy's arrival turret. Dobra. Ale niestety nie mamy zaznaczonych na mapie. Mamy pięść. Kurde, atakują. Ups, ale fuks. Już ładował nas z rakiety. Bolter chyba troszkę lepszy, bo ma lepszą celność. Ślepy zaułek. Ślepy zaułek. Takie coś jak safe. Mission status acceptable, brothers. Destroy the nest of Zenos in the adjacent battle zone. The lion dies out. Shit. We have to prevent the enemy being reinforced in the nest we have just discovered. Destroy the nest. Mamy zniszczyć dwa gniazda. O kurde, bela. Emocje są. I nagle gra troszkę przyspieszyła do 60 klatek. Dobra, chyba idziemy dobrze. Warning, it's on.
na tych trzeba uważać. Kilka rakiet i nas nie ma. Tu mamy jedno gniazdo, tam mamy drugie. Z wszystkich stron atakują. Czekajcie, bo tu przejścia nie ma. Już nie jest. Tutaj jest przejście. A drzwi są zamknięte. No lipa, tamtędy nie przejdziemy. Szukam cię, jakieś sekrety mogą być, aczkolwiek dość kiepsko na razie z tym. Wydzielamy. Pierdziu. Nie wiem, co ten pasek żółty po lewej stronie, po naszego pancerza. Czy to jakaś adrenalina jest, czy coś? Czekajcie, kurde, ja chyba źle... O matko. Ale tutaj można przejść. Moment, muszę się cofnąć. W takim razie i tutaj jest, są drzwi. Aha, to jest pod nami, dobra, jakby przejście. Tak mi się wydaje. Tak, musimy zejść na dół. Tam jest przejście chyba. Teraz pytanie, czy my tu możemy jakoś zejść na dół, bo jak tam będę się dostać. No i co tutaj jest? Nie ma przejścia. Ślepy zaułek. Aj, kurwa mać. Tutaj trzeba było przejść. Dobra. Musimy zejść tam na dół. Wszystko jasne. Czekajcie, bo trzeba uleczyć naszych... Coś nie chcą się leczyć. Musimy
musimy zejść na dół w takim razie i tutaj, tędy przejść. Właśnie. Czy co jest? Nie mamy apteczek? A zero apteczek jest. Super. Nie mamy apteczek, jeszcze lepiej. Tutaj nie ma nic, ślepy zaułek. Nie, tutaj też nie. Czasami mogą być ukrywane różne przedmioty, ale tu nic nie ma niestety. Mamy przejście wreszcie, kurde debela. Oczywiście możemy też się steleportować. Do naszej bazy. Kurde, Bela. Przenieśmy się do naszej bazy. Psyget Lunch. Weźmy mu te pazury temu. Standardowy zestaw mieczki Bolter. Najlepiej się sprawdza w akcji. Mam apteczek 8, dobra. No, też dobre obrażenia. Overwhelming us.
Kurde, bela, le balans. Ja pierdziu, na rzeźbę. Bela, to masakra. Czy my dobrze idziemy? Nie, my tu nie musimy iść. Ja pierdziuki gniazdo. Rzeźnie. Najgorsze to jest spadki FPS-ów. Może poszukam jakiegoś patcha, który to poprawi. Powiem wam, że gra jest dość trudna. Gramy na normalnym poziomie. Kurde, trzeba uważać. Czy dobrze my idziemy? Czekajcie, chyba źle. A, źle idziemy. Aj, sorki. Tutaj. Chyba naokoło trzeba iść. Shit.
tutaj nie było przejścia. No dobra, jest. Kurde, trzeba łazić naokoło. Co to jest? Otwórz drzwi. No co jest? Czego nie otwiera? Holy crap! Co tu się wyrabia? Będziemy się tu bronić. Holy crap. Myślicie, że tu jest jakiś sekret? Nam się przejście otworzyło. Ale dalej nic nie wiem. Okej, misja wykonana. Aha. 20% reliktów, czyli jeden znaleziony. Celność 55. Otrzymujemy Heavy Flamer. Grandmaster, we have the opportunity to find out more about the location of the Dark Angel ship. Affirmative, Brother Epistolary. Place an Augur Primus at the attached coordinates. Place the data transmitter. It will send information about nearby defense and energy systems to Grandmaster Baliol, so that he can triangulate the location of the ancient ship. Dobra, zmierzamy do tego punktu. Takie trochę klaustrofobiczne te pomieszczenia, lokacje. Nie wiem, co to jest ten pasek zielony z czaszką koło naszej postaci z pancerzem.
Bracia, chodźcie. Skubaniec. Ładuję spiąch. Dobrze, mamy tego Boltera, on jest celny. Czasem nie jest? Nie, to chyba nie. W sumie to jest też dobry wykrywacz przeciwników. Shit. Pamiętuję. A, tutaj jest. Gadek. Okej, zniszczmy to. Musieliśmy to zrobić. Skończyła nam się apteczka. Weźmy tego Heavy Flamera, zobaczymy jak to się będzie jeść, że tak powiem. Deploy. Zaczęła. Cholera, apteczka. In position. In position.
Nie mogą mnie leczyć teraz? Mission success, brother. Go to your assigned battle zone with your command squad. Znowu tam musimy wrócić? No nie. Czego ja nie mam możliwości leczenia się? Dzięki temu ma leczenie temu. Jak mi się wydaje. Co jest? Mission accomplished, brother. Dzięki. O to chodziło. Extraction point. Rzeźnie. Justice.
misja wykonana, otrzymujemy rękawice z funkcją pioruna. Co tym możemy dać? Dziesięć armor. Packing time reduced by 30%. Tutaj mamy armor for your allies. Dobra, jeszcze mamy dwa punkty. No i drodzy, to byłoby na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, dzięki za uwagę.